Cześć, znajdujemy się w studiu Dobra 12 i kontynuujemy naszą przygodę nagrania utworu razem z zespołem Dusty Rocks w towarzystwie sprzętu Heritage Audio. Tym samym zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, polubienia go, żeby nic Wam nie umknęło, zarówno z tej serii filmów, jak i wszystkich innych, które będziemy zamieszczać na naszym kanale YouTube. Po bębnach, które nagraliśmy w poprzednim odcinku i które możecie sobie tutaj zobaczyć, przyszedł czas na bas, który w kontrze do pilotowego basu, delikatnie nagranego, jest również nasycony trochę mocniej na preampie Super 8, dzięki czemu otrzymujemy dużo bardziej zwartą, mniej dynamiczną zawartość z dużo większą ilością szczegółów. Bas nagrywaliśmy na zestawie Ampega, czyli SVT Classic, pełna lampa. Właściwie zaczynaliśmy od korekcji na zero, ale przy tej paczce, czyli lodówka 8x10 i tym mikrofonie, którego najczęściej używam do basu, czyli Electro Voice RE20. No, musieliśmy dodać troszeczkę górki, więc spójrzcie sobie na ustawienie. Treble jest właściwie na maksa, plus wciśnięty ultra high. Dopiero wtedy ten mikrofon w całości miksu się przebija, ale dzięki temu, że taki konkretny setup jest zastosowany, właściwie nie musimy używać sygnału liniowego. Poziom ilości niskich częstotliwości jest w zupełności wystarczający. I tak jak w przypadku perkusji, posłuchajmy sobie wersji basu z pilota, delikatnie nagranego w porównaniu z finalną wersją, która będzie użyta już jakby w wersji ostatecznej, gdzie ten bas jest troszeczkę bardziej odkręcony na inputcie, troszeczkę inaczej się układa. I jestem ciekaw Waszych opinii, jak Wy byście nagrali bas, czy tak delikatniej, czy trochę bardziej z charakterem. Śledźcie nasz kanał, na którym już niedługo kolejny odcinek przygody Dusty Rocks Heritage Audio w studiu Dobra 12. W kolejnym odcinku dotkniemy tematu nagrania gitar, na który serdecznie zapraszam.